Siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj robimy pierwsze SBC o wyjątkową kartę Once to Watch i to będzie nasze pierwsze SBC o jakąkolwiek kartę w nowej FIFA 22. I moi kochani, jeśli chcecie więcej odcinków zrobienia SBC-ków pod jakieś ciekawe karty, to obowiązkowo zostawcie łapeczkę do góry i zostawcie też tam czerwony przycisk kliknięty, subskrypcji wraz z dzwoneczkiem kliknięty, żeby powiadomienia i żeby wszystkie informacje o streamach, o filmikach się pojawiały na żywo. Skład, jaki wczoraj układaliśmy, oczywiście czytałem wasze wszystkie komentarze, że jest troszeczkę tak badziewny. Nawet Spocony napisał, że to jest coś w stylu kulturysty, który cały czas robi klatę i bicka, a zapomina o nogach i innych częściach ciała. No ale cóż, takie jest życie, moi kochani. I tak wyglądał mój skład na dzień wczorajszy. Ale dzisiaj na streamie, który pojawi się w okolicach 19:00, będziemy już budować docelowy nasz skład, który będziemy albo już kupować dzisiaj, albo będziemy tam już szukać jakiejś snajpy, żeby jak najtaniej to wszystko uzyskać. I też dzisiaj będziemy testować sobie Mbappé, Ronaldo Nazario i Neymarito na tym stromeczku w dywizjonowych rivalsach, żeby też gdzieś tam ten skład dopieszczać i nasze umiejętności w rozgrywaniu spotkań tym składem. Także mamy SBC o kartę Once to Watch, mamy SBC, więc sobie przejdźmy po prostu do niego i zróbmy i przetestujmy jednocześnie, bo myślę, że jest to fajny temat, szczególnie, że Shaqiri przeszedł do ligę i myślę, że jak najbardziej można sobie pozwolić na to, żeby tutaj nutka jakiejś fantazji, nutka pieniężna została wykorzystana po to, żeby ta karta mogła dołączyć do naszego zespołu. Potrzebujemy tutaj overalla 81, zrobimy to na lidze hiszpańskiej, bo mam jej... Myślałem, że mam jej dużo więcej, ale okazało się, że troszeczkę tak jest inaczej, ale myślę, że i tak się to powinno udać. Wiadomo, że musimy mieć i tak jednego zawodnika z Ligę i zobaczmy. Koreła, dobrze, tutaj tak, Bale'a sobie wrzucimy i tutaj całą resztę możemy hopsa hopsa i to już się powinno udać. Dobrze, mamy już 79 nawet, wydaje mi się, otóż to, więc tutaj tylko wystarczy zgranie zrobić. Następnie wrzucić kartę z Ligę i jest, widzowie, po temacie. Już jest w zasadzie po temacie, ale czy my możemy jeszcze to jakoś troszkę... Oj, 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 widzowie, tutaj to jest naprawdę dobrze. Tu jest naprawdę dobrze, chociaż nawet tego Izaka, tego Bale'a byśmy chyba mogli... No może nie aż tak. Dobra, więc tak robimy. Wrzucamy jednego zawodnika z Ligę. Nie wiem, chyba z jakiegoś może lewego obrońcy z Ligę, żeby tutaj też to wyzwanie zostało ukończone. Oho, nie ma żadnego. Dobra, to nieważne, to kogokolwiek po prostu, żeby miał 8-1 overalla i będzie Gituba. Wara, Paredesa, dobra, Paredesa możemy wrzucać. Git. Okej, okay, teraz tylko, żeby zgranie tutaj zrobić. I hopsa, hopsa. No mamy to, halo. Aha, z Olimpiku Lyon, matko jedyna, widzowie, przepraszam. Z Olimpiku Lyon, a ja jestem tutaj bambikiem totalnym. No dobra, to Oara wrzucam. A było blisko, widzowie. Było blisko, żeby to się udało. Jeszcze paczuszki będziemy mieli, z tego co widzę. Będziemy mieli paczuszki, więc za chwilę zrobimy sobie taki wielki pack opening tych dwóch paczuszek. Bo wiadomo, że te paczuszki na tym etapie gry też fajną robotę robią. Tutaj potrzebujemy 83 oceny ogólnej, więc to może troszeczkę być problematyczne, choć zobaczymy. Te karty i tak są wszystkie bardzo, 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 bardzo tanie, więc nawet gdybyśmy mieli coś kupić, to nie będziemy nad tym zbyt mocno ubolewać. Jednakże trzeba mieć na uwadze to, że te pieniądze gdzieś tam no, są przydatne ogólnie w życiu każdego fifacza i my też będziemy musieli te pieniądze najzwyczajniej w świecie szanować i robić tak, żeby mieć ich jak najwięcej. Już w zasadzie, no na Alanach troszeczkę potraciliśmy w naszych inwestycjach, ale znowu już dzięki Koziaczkowi odbijamy się i już na przykład na Walkerach jesteśmy praktycznie 200 tysięcy, 300 nawet może do przodu i to wszystko będzie z czasem rosło, rozwijało się i będzie wszystko elegancko wyglądało. Dobra, i teraz tak, widzowie, czy my z tego zrobimy zgranie, bo to jest dla mnie najważniejsze pytanie tak naprawdę dzisiejszego dnia. 70 zgrania to jest potworna liczba, takie mam wrażenie i chyba to jest niewykonalne, żebyśmy tym składem zrobili zgranie, niestety, więc musimy tutaj
podążyć drogą. Dobra, ja to sobie ułożę i zaraz się widzimy. Widzowie, udało się. Udało się, moje kochane byczki. Mamy to, dlatego też w tym momencie przepalamy ten skład. No i zobacz, czy Shaqiri wyjdzie, czy nie wyjdzie. Czy on spowoduje dużo emocji, czy nie. Więc teraz zróbmy sobie pod miniatureczkę reakcję. I wiem, że mrozi. Dobra. Wiem, że mrozi, widzowie. Ja wiem, że troszkę cringe przy tych miniaturkach z FIFA. I mnie też łapie cringe, jak oglądam nawet swoje miniaturki albo innych. No ale tak trzeba. To są jakieś tam rzeczy YouTube'owe. Mamy pierwszą kartę Must Watch. 5 gwiazdek sztuczek. 4 gwiazdki słabszej nogi, 75 pace'a, 76 shootingu. Powiem wam szczerze, że ta karta wygląda bardzo dobrze. Może to nie jest jakiś demon szybkości, który piorunująco będzie odskakiwał każdemu przeciwnikowi, no ale zobaczcie, ta karta naprawdę może dać dużo radości. Może nawet, może nie w tym klubie, który mam w tym momencie, ale na Road to Glory, które już jutro będzie startowało. Więc widzowie, jutro lecimy fest, bo jutro będziemy lecieć z Road to Glory na Xboxie. To myślę, że na takim Xboxie ta karta by dała dużo, dużo więcej. Tutaj pod kontencik, wiadomo, pokręcimy się tym zawodniczkiem w meczyku, a może za niedługo, może na przykład za 9 miesięcy, kiedy będziemy mieli... czy to będzie... czerwiec? Na przykład Shaqiri będzie miał 95 overalla, bo będzie co tydzień dostawał upgrade i będzie miał kartę specjalną. Kto wie? No też tak może być, widzowie. Tego nie wiemy. To są wszystko jakieś takie nieznane sytuacje. Więc zobaczymy. A teraz otwórzmy sobie te dwie paczuszki i zagrajmy. Po prostu zagrajmy jeden meczek. O, mamy pika, widzowie. Mamy pika. A w tym piku... A w tym piku mamy Burkina Faso. Dobrze, też jest spoko. To sobie wystawimy na licytację, bo w tym momencie, jak mamy troszkę miejsc na liście transferowej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie wszystko wystawić na licytację i Janusz by coś weszło i coś się sprzedało drożej. Mamy jedną rzadką kartę. Zobaczmy. Dobrze. I niestety... Czy jest Izak? Kurczę, powiem wam szczerze, że ja myślałem, że ten Izak tak spokojnie z 10 tysięcy będzie kosztował, a chłop jest tak tani, że to jest niebywałe. Te ceny tych kart początkowych, oj. No, przymroziły, że tak powiem, dosyć mocno i to przymroziły swoje ceny, bo każdy myślał, że one pójdą do góry, a one tak naprawdę poszły w dół i poszły na samo dno. Ostatni mecz mamy do tego, żeby się zakwalifikować. Ja myślę, że my wrócimy do naszego składu, który mieliśmy, a nawet mamy tutaj, wczoraj na odcinku, żeby sobie go pyknąć. I będziemy, widzowie, rozpoczynać nasze zmagania z naszym zawodnikiem. Witamy serdecznie Shaqiriego w naszym zespole. Zobaczymy, jak sobie będzie radził. A damy mu myśliwego. Damy mu myśliwego. Niech sobie polata na myśliwym. Wtedy tego pace'a mu troszkę też dojdzie. 48 myśliwych, czyli 5 drużyn byśmy praktycznie zdołali nakarmić naszymi myśliwcami. Więc spoko. Szukamy oponenta. Ciekawy skład, bardzo ciekawy skład. Jest Dembele, on może dosyć dużo nam problemów narobić, ale zobaczymy. Kylian Mbappé, ależ interwencja do Donnarummy, no znakomicie. Naprawdę ładnie tutaj... Oj, dużo szczęścia, nawet bym powiedział bardzo dużo szczęścia. No ale Ronaldo Nazario to też jest jakaś... definicja tego zawodnika, że on w tych sytuacjach, kiedy przeciętny zawodnik niczego by nie zrobił i to też na prawdziwych boiskach, no to Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa lubi sobie, że tak powiem, zakręcić loda, nawet loda i wtedy strzelić golissimo. Ależ tutaj Ben Yedder wszedł, ależ! No, spokojnie, Poupinho. Let's go, baby! Shaqiri! Ależ to jest karta na poziomie Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa. Zobaczcie, to jest właśnie ten speed boost. Musicie go zrobić, po prostu nacisnąć przycisk sprintu w momencie, kiedy biegniecie na wprost. Czy też lewo, prawo, prosto, do góry, w dół. Tylko to jest nieważne, musicie po prostu lecieć wprost, na wprost. I wtedy speed boosta dostajecie takiego, że choćby konie latały, to nic się nie wydarzy. Szukałem
Wczoraj to w zasadzie testowaliśmy cały dzień. Przedwczoraj też to testowaliśmy cały dzień, a to po prostu wystarczy tylko i wyłącznie w linii prostej to zrobić. Jezu, chłopco wyrzucił piłkę. Tak jest, Ronaldo Nazario, 4-0. I wyszedł. Dobrze, moi kochani, wyszedł. Shaqiri przetestowany. Jestem usatysfakcjonowany tą kartą. Myślę, że nawet dzisiaj też możemy coś nią pograć, żeby Wam powiedzieć, jak sytuacja wygląda. Wydaje mi się, że jeśli chodzi też taka mała ciekawostka, jeśli chodzi o mój performance, moje granie i tak dalej, to mam wrażenie, że wykonuję za dużo podań, bo za każdym razem, jak na przykład drafta gramy i tak dalej, to przeciwnik ma 120 podań, a ja za każdym razem mam 150, 160, 180 i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wydaje mi się, jest jakiś problem w mojej grze, ale to wszystko będziemy sobie testować. Mamy siódmą ligę chyba, tak? Siódmą dywizję, więc będę chciał na pewno też do końca tego tygodnia gdzieś tam już się wspinać w hierarchii tej ligowej. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Widzimy się dzisiaj na streamie o 19:00. Trzymajcie się, pa, pa!